The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siema na wszystkich ludzie, z tej strony Jack. Chodziłem sobie po tym farmie, próbuję zobaczyć, czy na razie coś da działa. Póki co nie działa ten można zapowiedzieć niego, ale znowu dzwoni telefon. Another fine day in the city of Krat, but I wonder, my friend, just where you've been off. I hope my return isn't too unexpected. It seems that our fates may be interconnected. Now, do pay attention. You won't want to miss when the king of all riddles says, "Riddle me this." I stand tall and proud when I'm young and bold, but I'm short and humble once I've gotten old. What am I? Dusicielem, który skończył trawić, co to jest w ogóle za opcja? No świecą. That's right. Did you cheat? Are you cheating? Better not be cheating. You're irritatingly good at this. Or am I? Oh, impossible. I am the king of riddles, and you are just, well, you. No offense. You're either very lucky, improbably bright, or more likely, you're cheating. But I would never level such an accusation in a culture where dueling is still an acceptable method of solving disputes. I'm the king of riddles, not the king of swordplay. You know, I wonder, perhaps it's your connection to Candle. Because the answer is, right, God, you get it, but you're not feeling violent. Huh, even better. It's as good a time as any to grant you this boon. Now, take your new key and say, give me some room. I can tell you're enjoying these times that we spar. I take leave of you now, but don't go too far. Okej, okay, ergo znowu szepce. Czyli widzę, że warto się tu wracać od czasu do czasu. Kurde, używam ciągle tego. Używam tych ogniw, jak mam. Czy używam ciągle tego amuletu, ale póki co nie mam do niego szczęścia. Przecież nie zużyło mi jeszcze za darmo. Znaczy, nie wyleczyłem się jeszcze za darmo. Dobra, trochę ergat mam przy sobie. Łapę sobie wymienię. Właśnie czekaj, jak to śledzenie działało? Wciśnij i... Aha, i przytrzymaj, dobra. Dobra, nie, no kurde, nie, no wracaj. Ręka legionu i sokole oczy. Kurde, boli mnie strasznie, jak bardzo to zużywa legion, jeśli chodzi o walkę tym, bo praktycznie maksymalnie 2 albo 3 strzały i to jest już bezużyteczne. Ale zobaczymy, co będzie z innymi łapkami legionu. Póki co, na razie póki co najbardziej podał mi się sznurek. Ale zobaczymy, co będzie z tym. Znaczy, sznurek i ten. I flamberg. Dobra. Teleportuj do hotelu. Nic nowego nie wpadło, co nie? Nie, a ciągle tylko Phil. Welcome to hotel. Czy mogę mu coś sprzedać? No, tak w sumie to nie bardzo. Kupić... No kupić bym mógł ewentualnie kamienie nowiu. No i w sumie czemu by tego nie zrobić?
Okej, okay, razem Sofia jest z tej strony. I'll use my power to help you. Sofia, Boże, nie Sofia. Dobra, stać mnie na jeden punkt. I mam 600 dodatkowych, czyli... Dobra. Dodajmy sobie jeden punkt w potencjał, żeby jeszcze więcej nosić. I mieć jeszcze więcej z Legionu w tym. W zasobniku łapy. Welcome to hotel. No i co, kupmy sobie kilka tych kamyków. 12 mogę kupić, potrzebuję 3, 7, żeby ulepszyć na plus 3, no to weźmy sobie 7. Jakiejś nowej broni będzie. Ampułka oczyszczenia, zbiornik Legionu. No może kupię teraz tych kubek zębatych. A nóż się przydadzą. No to dobra. Z kim się dał pogadać, to pogadaliśmy w poprzednim odcinku. Dobra, w sumie dla testu. Teraz czy mogę coś u Veniniego ogarnąć? I always welcome. Nie, dobra. Czyli dostałem od niego tego. Ten dekryptor, tylko póki co jeszcze mi się do niczego nie przydał. Dobra. Ołtarz arcybiskupa. To jest moje aktualne miejsce. Nie. Kurde, bo chciałem jakoś tak fajnie to przyjąć. Znaczy przyjąć, powiedzieć, ale... Będziemy to zepsuł. To po prostu idziemy przez ołtarz. Zobaczmy tutaj. To się kręci. To już nie. Kolejne trupy. Nic więcej. Okej. Okay. Trochę duże miejsce. Tylko windę, to aż dziwne. Teraz tutaj chyba w dzielnicy Melum będziemy szli, tak mi się wydaje. I tu kolejne zaskakujące. Duże pomieszczenia, a nic tu nie ma praktycznie. Tylko fragmentycznego Ergo 1. Albo i nie, wchodzimy do jakiegoś lasu. Ja, no ci ludzie nie skończyli dobrze. Droga pielgrzyma. O, świetnie. O, okej. Okay. Przez tego się nie spodziewałem. Myślę, że będzie skakał. Oho, jeszcze pułapki. Świetnie. Pułka specjalnego oczyszczenia. Przyjdzie mi niewiele. Once, Krat was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Krat's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Krat's pretty much like that now. The old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Okay, trochę historii wpadło. Kurde, to jakiś stary Stargazer. Nie możesz tego teraz użyć. Kiedy będę mógł? Kochane dziecko, które było błogosławieństwem dla swojej rodziny, niechaj spoczywa w pokoju. Okej, co tam wpadło? Znak uśmiechniętego królika. Wyryty znak uśmiechniętego królika pozostawiony na cmentarzu w grobowych slumsach w dzielnicy Malum. Uśmiechnięty królik to znak rozpoznawczy tropicieli. Stanowi swoistą przepustkę do niektórych miejsc.
I klucz trójcy, kolejny. Ciekawi mnie tylko, kiedy uda mi się znaleźć kolejne drzwi, które będę w stanie tym otworzyć. A tym bardziej to mnie interesuje. Nie możesz teraz. Znaczy, ten Stargazer to wygląda, jakby się go w ogóle już nie dało wykorzystać. Więc co to znaczy, że teraz nie mogę go użyć? Czekamy, zobaczymy. Okej, tu już widać, że będzie jakiś skrót. Oczywiście nie z tej strony. Z tej strony to jest zablokowany. Mam wychodek. Szereg byłby z niego dumny. A Stargazer aktywny. Okej, więcej ziomków. Dobra, skoro jest więcej typiarzy, to wymieńmy sobie ten amulet na marionetki z powrotem na amulet życia. No, skubany, nieźle. Nie trafił. Oporek. No niestety, ciągle nie mam szczęścia, żeby za darmo się podleczyć. Czy to był podwójny cios kilofem? Czy ona walnęła mnie jednocześnie i kilofem, i sama ręką? Kurde, ja mam dwa przejście, nie wiem, którędy... A, dobra, nieważne. Mam jedno przejście, tutaj pozostaje. Okej, okay. Nie powiem, to było cwan. Sam się dziwię, sobie dziwię, że się tego nie spodziewałem. Rękojeść? Czy po prostu kryształowa włócznia kwasu? Sprawdźmy. I to jest sztylet, to dziwo. Okej. No, to jest to samo, co ten sztylet salamandry, tylko jak to nawaliło ogniem, to wali tym kwasem, ale zastanawiam się, co mam. Tu i tutaj. Tutaj. Pojedyncze pchnięcie to znamy z tego parasola i radiacja, to jest coś nowego. Aha, tymczasem zwiększa atak kwasem, okej. Okay. Zobaczmy. Kryształowa włócznia kwasu. Włócznia stworzona z naostrzonego kryształu kręgowego truchła. Jakie? Co? Co to jest kręgowe truchło? Z ostrza cieknie stale raniący przeciwników kwas. Jedną z zalet ludzi jest to, że potrafią użyć wszystkiego jako broni. Jest to też jednak ich największa słabość. Głownia włóczni zbudowana jest ze specjalnego stopu, dzięki któremu użytkownik nie ma styczności z kwasem. Alchemicy przez długi czas gromadzili wiedzę drogą niezliczonych eksperymentów i badań. Niektóre z nich były bezduszne i bestialskie. No jak większość badań. To nie tylko w takim świecie mrocznego fantazy, tylko w ogóle. No. O właśnie, słyszałem go. Dwa ataki chyba w sobie. Z tego co widzę, więc muszę się pilnować. Z tą paradą. Ostrze piły. Ostrze piły, ty się na to czaisz, człowiek? Czyli takie coś myślisz, że by kogoś przyciągnęło? Na kole leżące? Nie przyciąg... Co to kurwa jest? To jest niedźwiedź? Bo szczerze tak wygląda. I tak zdecydowanie to jest niedźwiedź. Który chyba się zaciął, tak mi się wydaje. To jakby spoko, ja tam płakać na tym nie będę. Wręcz się cieszę. Okruch gwiazdy. Za takiego kloca tylko okruch gwiazdy? To jest serio zwykły przeciwnik w tej lokacji? Nieźle. Naprawdę nieźle. Pan jest ogniowy. Już
się boję, że będzie mini boss tutaj w tej lokacji. Co jest znowu? Chyba ten akurat wstaje. Łańcuch, no tego już dawno nie wiem. Na górze nikogo nie widać. Fragment jasnego ergo. Kolejne trupy i dalsze przejście. Kurde. O, chociaż? Czekaj, czy się tu... Tak, dobra, to się cofam teraz. Tu mi wyszedł ten niedźwiadek. No niestety, ciągle nie ma darmowego leczenia. Jak niska jest szansa na użycie tego leczenia za darmo? Co jest? A, no tak, dobra. Ten tak świeci, czy gdzieś tu jest ten motyl? Przez chwilę się zląkłem, ale... motylu. Nie mówił. Ten na pewno wstanie. Gdzie? Raczej ta wstanie powinien to wiedzieć. No, no proszę, fioletowy, tego jeszcze nie widziałem. I proszę, kamienowi przymierza. No proszę, kamienowi halo. Kamienowi przymierza. No to fajne. Wtedy legiony. Dobra, chyba się. A nie, dobra, jednak się paliło. Kurde. Niby światło jest, ale no jest tak słabo, że ciężko mi czasami rozróżnić, czy to się faktycznie pali. Ostrzona. Lecimy dalej. Stanął. Wejście do grobowych slumsów. Dobra. Dobra, też nie będzie. Strzał. Czemu to teraz wybuchło? O kurde, to jest taki mocniejszy! Koci pył, fragment jasnego ergo i okruch gwiazdy. Trochę liche te nagrody za takiego... Dobra, te, ciężko wyobrazić sobie minibossem, to był taki po prostu troszeczkę mocniejszy przeciwnik. Ale tak trzeba, ale robię coś więcej. Kurde, już nasłuchuję po prostu, nie? Czy coś mi nie biegnie na plecy. Kółka odporności. Okej. Okay. Feryna powiedział. Dobra, użyjmy sześcianu. Nie. Spokój. Fragment jest słabego jasnego. Nie, fragment słabego ego po prostu. Bez jasnego. Dobra, w górę nie wejdę, przez to nie przeskoczę. Ani nie przed tak po prostu, bo nie wiadomo czemu. Stwórcy jak wymyśli, że nie przejdziesz, to nie przejdziesz, no. O i super, akurat się do pełno wyleczyłem. Bardzo miło. Jeszcze tak długo zadziałał ten sześcian. Ale no nie ma tutaj żadnego przejścia poza tym tutaj. I to nie zabija na strzała, w przeciwieństwie do niektórych marionetek. Ale bynajmniej nie daje im możliwości leczenia się. Co nie akurat jest bardzo na rękę. Przewidzenia, że jest do... Inaczej, dało się przewidzieć, że to był bait. Poszukiwanie Bractwo Czarnych Królików. Okej.
Przestępcza szajka czterech tropicieli oskarżeni o kradzież, napaść, naruszenie ciał oraz inne ciężkie przestępstwa. Ich kryjówka znajduje się w dzielnicy Malum. Zalecamy ostrożność wkraczając na jej teren. Okej, okay, to co? Boss? Miniboss? No dobra, jak czterech typa, no to raczej boss. Tylko pytanie, czy poboczny, czy... Podejrzewam, że raczej będzie to boss poboczny. Zobaczymy, co do nich dostaniemy. A, nawiasem, zobaczyłem z rozgrzeszoną, bo akurat jak sobie szedłem tam na górę, po prostu od tego, od wioski, bo chciałem sobie przetestować na tych marionetkach najpierw w tym mieście księżycowym, to się babka ogarnęła, że ją oszukaliśmy i zaczęła mnie atakować. I za pokonanie jej dostałem, już wam pokazuję, to było w strojach, dostałem jej maskę. Maskę takiego dogeła. Stara maska psa noszona przez rozgrzeszoną. Emanuje rozżaleniem kogoś, kto nie zdołał ocalić cudzych istnień. Zamiast doprowadzić ludzi do ludzi w bezpieczne miejsce, zabrała ich do krainy umarłych. Wyrwawszy się z uścisku śmierci, tropicielka poprzysięgła poświęcić resztę życia pokucie. Ej, nie, wracaj mi do tego i ściągaj tę maskę. Ale proszę, tutaj mamy skrócik od razu, na początek. Chyba. A nie, to jest skrót jeszcze gdzieś indziej. Okej, tu mamy jakiś skrót. Chyba. Dobra, mogę zaskoczyć, jak to zrobić. Co, gdzie mnie to prowadzi? Okej, na początek, spoko. Notatki mieszkańca slumsów. Wszystko zmieniło się po tym, jak doktor rozprzestrzenił to niebieskie lekarstwo. Pochowałem brata, nawet nie wiem, czy to był mój brat. Kim jest doktor? Czyje niebieskie włosy nosi w swojej lasce? What? Okej, ale chodzi teraz o tego całego... doktora choroby precz, czy o tego, którego notatki znaleźliśmy w bulwarze Elysium, tak dość dziwnie pisał, a po prostu ich pacjentów, czytaj, pisał, że uwolnił ich od jestestwa, czy od koszmaru, w jakim się znajdowali, jakoś tak to było. Dobra, i tutaj mamy co? Księżycowe Kamienowe Przymierza, mój bien. Dobra, tutaj. Okej, okay, damage'a chyba nie powinien za dużego dostać. No, taki umiarkowany. O ty, czekaj. Okej, nie, jedźmy tam na górę, żeby tutaj zaskoczyć i to sobie otworzyć. Zbiornik Legionu. Nie wiem, z jakiej paki oni zostawiają akurat zbiorniki Legionu, no ale... niech będzie. Cyk. Serio, ścierniwo ognia? Spodziewałem się czegoś lepszego. Nawet zdezelowana chata może skrywać skarb. Dowiedz się... What? Dowiedz się, co spotkało chciwą parę. Ale to jest jakby zadanie, czy... O co chodzi z tym napisem? Prawie na pewno nie jest to wiadomość do mnie. Więc w takim razie do kogo? To jest pusto.
pierdolę, jak się wystraszyłem. Bo Turbona czuja. Osoba się Turbo spierdolił. Staminy potrzebuje. Zabij z tyłu okuń. Nice! Stary, dzięki! Jakby... co to było w ogóle? Dobra, tu się nie popisałem. A, parada. Dobra, z długo czekałem. Się podniosłem. Się. Dobra, to jest mini boss jak nic. Dead. No co jest? Zalecz się. No teraz było za darmo. Wstał. O i chyba się zaciął. No spoko. To se tam stój. Ja tu z chęcią pokorzystam z tego. No i pyk, to już powinno go zabić. Klucz do chaty w slumsach. Okej. Dobra, to może jednak to była wiadomość do mnie. Tutaj. Klucz zdobyty w grobowych slumsach w dzielnicy Malum. Otwiera chatę w grobowych slumsach. Mieszkańcy grobowych slumsów są owiani niesławą jako kieszonkowcy i drobni złodzieje. Ta chata może skrywać zgromadzone przez nich skarby. Okej, okay, ale która chata? Bo ich tu jest chyba kilka, jak nie kilkanaście. Przecież w sumie chyba niewiele jest... O, tam skrót kolejny. Przecież niewiele jest chyba takich, które jeszcze mógłby sobie w stanie działać. O, okej. Okay. No, zaraz obok. Do wykorzystania. Hello, makler. Ta parada była totalnym przypadkiem, byłem będę rzucony po plecach, ale dobra. Czyli co, odchodziło z tą chciwą parą? Odporny na korozję przetwornik Belfort Superior. Okej, okay, nie tutaj tylko sprzęt. Czekaj, przetwornik, czyli to będzie to. I proszę, jeszcze lepszy niż ten, co mam. I to w każdym względzie, no poza obciążeniem, które jest troszeczkę gorzej, no ale... Okej, okay, dalej mam uniki szybkie, co mi się podoba. Ale nie, będę musiał w finale z tych oczu chyba zrezygnować. Wrócić do Flamberga, bo nie ukrywam, no póki co on się jak naj... trochę bardziej tutaj przydaje. Słyszałem coś. A, chyba jego. Czy jego. To coś, a nie jego. Zobaczymy z Gryf Legionu. Trafisz? Nawet jeśli, to nie tak jakbym chciał. To już na końcu zasięgu było, ile tego wybuchło. Nie powiem, że to szkoda. Zobaczymy te trzy. Zobaczmy te dwa pozostałe. Jest to chyba to jedno tylko. A nie, nieważne. Tutaj. Szybki. Ale na szczęście nie stanowią na absolutnie żadnego problemu. Pewnie gorzej by było, gdyby nagle jakaś grupka takich trupków na mnie rzuciła. Oj tak, wtedy miałbym przejebany. Most chromego deszczowa noc. Ej, strasznie. Granie w górę, kurde, to jest błąd. Mi się nie podoba fakt,
czy wada tego, jak się zmienia pogoda, w sumie pora dnia. Oho, a ty kim jesteś? Mogę zejść. Czy jak zejdę, to mogę wejść z powrotem? No nie wydaje mi się. To jeszcze poczeka. Wolałbym to Stargazer odblokować najpierw. Jest w ogóle taka opcja. O, jeszcze kloc, świetnie. Dobra. I test 1-2-1-2. We have a schedule update for the intruder. It's time to die. Świetnie, tego potrzebowałem, naprawdę. Ten ból, kiedy nowy przeciwnik się pojawi. Dobra, to ja tam lecę, a my widzimy się na miejscu. Okej, widać się za mnie trochę wcześniej. To był właśnie płyny ustrojowy truchła. Ciekawa rzecz. Butelka płynów ustrojowych trucheł nadająca się do rzucania. Zadaje obrażenia od kwasu na trafionym obszarze. Kiedy rozpoczęła się furia marionetek... Dobra, okej. Czy po prostu zadaje obrażenia od kwasu, reszta jest taka sama. Okej, ten nosorożec to jest chyba pierwszy przeciwnik, na którym wykorzystam opcję podpalenia broni. Podniosłem gardę do ciężkiej cholery go. Nie chcesz rzucać idealnej parady, chociaż zwykłą. A nie, dobra, tutaj da się jednak cofnąć. Tu jest przejście. Dobra, no to zobaczmy, co się tam kryje w takim razie. Aż kurde, byłem tak blisko. Jeden dobry unik w bok i bym jeszcze to przeżył. Cofa. Fragment snego ergo, dobra, to jest totalny dwarf. Skrzynka. Oho. Dobra, to się rozpadnie, jak będę po tym szedł. Albo się środek rozpadnie. Ja chcę ryzykować. YOLO. Okej, dobra, przeskoczyć, świetnie. Ostrze piły. Dobra, no nie był łup tego tak totalnie wart. No dobra, udało się zebrać i cofnąć. Świetnie. No to wracamy na górę w takim razie. Ja żałuję, że nie zmieniłem sobie na Flamberga. By się trochę bardziej przydał tutaj. Ale zobaczmy. A, ja podnoszę gardę. Gra ma... więc muszę uważać, co robię. Szybko da się go ogłuszyć. Dobra, to mi. Kula! I tamte rzeczy już znamy. Okej, okay, dlaczego jest dlaczego przydaje się kula? Do rzucania. Kula, którą można rzucić, trafiony wróg otrzyma znaczne obrażenia od uderzenia. Może ogłuszyć każdego. Okej. Okay. Tak mnie ciekawi, jak wielka musi być ta kula. To jest chyba od tych całych
Topicieli, kryjówka. Sens w tym oznaczeniu. Archiwa gazet z biura oddziału czyścicieli. Informacja o celu. Imię nieznane. Przynależność czyściciele. Kryptonim kot. Dołączył do grupy jako początkujący tropiciel, nie wykazuje jednak aktywności w grupie. Wielokrotnie zgłaszany za ignorowanie stopni i zaniedbywanie obowiązków. Nakryty w ostatnim roku na kontaktach z lisicą, tropicielką odtrąconych. Trwa śledztwo dotyczące wynoszenia przez niego informacji. Nie zareagował jeszcze na te oskarżenia. Spotkaliśmy ich. Lisica. Imię nieznane. Przynależność odtrąceni. Kryptonim Lisica. Dodatkowe. Podobnie jak w przypadku innych odtrąconych, zakłada się, że została wydziedziczona. Co ciekawe, twierdzi, że kot to związany z jej rodziną Benkart, jej zagubiony brat przyrodni. Jeśli powyższa informacja jest prawdziwa, kot może być szpiegiem odtrąconych. Przesłuchanie będzie nieoficjalne. Nie ma zatem ograniczeń odnośnie stosowanych metod. No to podejrzewam, że ostre chyba nie wiem, skąd on to powiedział, ale never mind. Ale coś mi się wydaje, że gdyby tego kota złapali, no to chyba ostre jakieś tortury grały pierwsze skrzypce w tym przesłuchaniu. Zbiornik Legion, spoko. Okej, okay, mogę iść wyżej, albo mogę iść niżej. Najpierw zobaczę, co jest wyżej. Chyba to bardziej... Jest mi to na rękę. Wyżej już nie wejdę. Mam tylko to jedno przejście. Które mam nadzieję, że jeden się nie zawali i dwa, ja z tego nie spadnę jak idiota. Ale na szczęście nie. Bułka otwiera się specjalnej, dobra, może być. Co tu mamy dalej? Tutaj coś mamy. Tu jest ogólnie pusto. No, tylko tu jest pewnie małe... Znaczy małe. Małe szanse są na przeżycie, bo na trafienie to może jakieś są większe. Spoko. Okej, okay, to było totalnie niewarte tego skoku. No, zwłaszcza, że widzę, mogłem sobie zaskoczyć bezpiecznie i po prostu zabrać to normalnie. Dobra, tu... Kurde, jak w tej studni normalnie w drugiej części Soulsów, no? Jeden zły ruch i lecicie w pizdu. Dobra, teraz tutaj... I tutaj. Mam nadzieję, że któraś z tych drewnianych podkładek mi się nie zawali prosto na mordę. Jak będę... Znaczy, prosto pode mnie, jak będę z niej spadał. Wróć, na nią spadał. Belki wątpię, ale te podkładki właśnie trochę mnie niepokoją. Dobra, kamień się o dziwo trzyma. Nawet nieźle. Belka, 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 belka! Dobra, belkę nie trafiłem, ale na szczęście nie zginęłem od upadku. Tylko trochę dobrwałem. No, niestety nie weszło za chwili. Szkoda. Witaj na terytorium Bractwa Czarnych Królików. Pamiętaj, ktokolwiek nie... ujści na czas opłaty za protekcję, od razu ląduje w trumnie. Aha. Spoko. O, jest Stargazer, alleluja. Trup. Siema. Okej, okay, was się nie spodziewałem tutaj znaleźć. No co, wiele znaleziono, no to myślę na... To jest skrót... Okej, okay, no zwiedzać tego jeszcze nie będziemy, ale pogadać możemy, tak na koniec odcinka. Oh, I saw you go into the factory. But you're here. So... Wait. You came out of the factory? That's a new one. I thought you would have been burnt to a crisp. But look at you. All intact. Brother, being too frank is rude. We should praise him for being stronger than he looks. Why not join forces? Play our cards right, and we could defeat the villains who rule this area. They're the Black Rabbit Brotherhood, the baddies who torment the residents around here. We heard their hideout is stuffed with treasure.
And it's a good time to liberate this place as well. Pretty sweet deal, don't you think? All you have to do is create a distraction. That's it. The rest we can handle. So, you gonna do it? Pewnie, czemu nie? A pewnie ten distraction, to odwrócenie uwagi będzie wyglądało w taki sposób, że ja będę walczył z bossem, a oni po prostu sobie ogołocą ich siedzibę. Smart choice. Look at our smart friend, Gatto. We're no slouches in the fisticuffs department in a pinch. You lead. We'll bring up the rear and watch for hidden threats. Ta, już widzę, jak będziecie tyły pilnowali. Trochę aż za bardzo się do tego nie przyłożyć. I like it. Let's fight on. Dobra, na szczęście nie idą sobie przodem, tylko faktycznie po prostu jak NPC, żeby tutaj stali, czekali na rozwój wypadków. Aha, z nim tak normalnie nie mogę pogadać, tylko osobno. Czyli po prostu gadam z nią, to gadam jednocześnie z nimi. Dobra, będą tu jeszcze? Tak, dalej stoją. Dobra, to wracamy sobie do Flamberga. Jak na razie, autentycznie, Flamberg i sznurek marynetki to są moje dwie ulubione póki co ręce Legionu. Fulminis był spoko do pewnego momentu, ale niestety fakt, że po pierwsze stoi w miejscu jak to ładuje, póki co, bo oczywiście mogę, to tak ulepszy, że mogę chodzić ładując to. Ale nawet z tym chodzeniem, to chodzenie jest strasznie wolne, bo to jest tam jak wtedy, kiedy Flambergiem po prostu pluje ogniem. Tak na przykład teraz sobie to prosto w kamerę. Tak samo jak tutaj wolno chodzę z tym ogniem, tak samo wolno bym chodził z tym Fulminisem. Ale to jeszcze jest pół biedy, bo ogólnie to byłoby spoko, tylko niestety porażenie działa głównie tylko na marionetki. Na ludzi jest tak średnio skuteczne, a ogień boli jednych i drugich tak samo. Poprawdzie bardziej walczę z marionetkami, w sensie częściej, niż z ludźmi, ale aktualnie walczę akurat z przeciwnikami, którzy bardzo nie lubią ognia, więc wolę zostać przy właśnie Flambergu. Dobra, kamień też mamy pod ogiem, więc to zostaje. Kamień życzeń mógłbym sobie ewentualnie odnowić. Czy ja chcę montować jakąś broń? Nie wiem, czy mam co montować. Nie. Mógłbym ewentualnie tę kryształową włócznię kwasu sobie wziąć. Chociaż szczerze nie wiem, czy chcę to wypróbowywać z czymkolwiek. To wiem, może na przykład z tym sztyletem, pchnięcie z obrotem, pojedyncze pchnięcie. Nie musimy to posprawdzać, co by z czym tutaj łączyć. Jeszcze mam, właśnie, bo jeszcze mam w magazynie części. A tu mam w ogóle tą, nie wiem, że tą jeszcze kamienową jedną, mam cztery. Ja chcę od razu ulepszyć broń. Ja tu mam co? Mam pałkę, tą kracką, rapier. To może zostać. Ten klucz na staw. To zobaczę, jak pokombinuję trochę z tymi. Jeszcze ten mogę wyciągnąć. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, niszczy moje tak zostaje. Tragarza na razie schowamy. Mistrz szermierki. Nie, to mnie aż tak potrzebne. Przecież to nie dobra, to też mogę schować, bo na razie nie walczę w ogóle z marionetkami. A nawet jak walczę, to mam póki co obrażenia tak spore, że nie jest mi to nam już potrzebne. Póki co, oczywiście. Dobra, tutaj stare części mam do sprzedania. Dobra, to jest co? Uderzenia, cięcia. A to. To jest to stołowe, dobra, czekaj. Wielowarstwowa, przebijające, to chowamy, cięcie chowamy, no i mamy teraz uderzenia wsadzone, tutaj te zasobniki są do sprzedania, myślę, też to porażenie mnie raczej nie będzie już bolało, to jest też do sprzedania wszystko, okej, okay, dobra, no to ja w takim razie lecę do hotelu. Okej, miałem się żegnać, ale dobra, bo widzę, że mogę u Pulcinelli
czy u Punchinelliego? Nie wiem, czy to imię się odmienia, ale chyba tak. Ale mogę u tej marionetki coś nowego ogarnąć. Ciekawe. Zobaczymy, co to będzie na stanie. Dobra, Polendina. Nic nowego nie ma. Ale mogę mu sprzedać właśnie te niepotrzebne graty. Tylko je zlokalizuję. Amulety. One z magazynu mogę to sprzedawać. To akurat miło. Ale nie. Dobra. Rama. Przetwornik. Jeden, drugi, trzeci. Zasobnik też. Jeden i drugi. I to jest ta wysiłka podstawowa. Też ją sprzedajemy. Dobra, reszta zostaje. Też zostaje. Kurde, ta kracka pałka policyjna jest tak słaba, ale dla samej kolekcji w tym magazynie to ją będę trzymał. A jak się trafi jakiś ten, jakaś powtórka, no to wtedy ją sprzedamy. Dobra, to zostaje. No i tutaj już też co sprzedawać nie mam. To wygląda. Bo nie, zanim będę cokolwiek wykupywał, zobaczmy, co ten Polendina. At the house of Anini, even priceless things. Boże, Pulcinella, przepraszam. Poproś o wycenę kolekcji? Czekaj. O wycenę. Aha, dobra. Czyli chyba nie ma na to dialogu. Jestem chyba gotowy co inwentarz w kolekcji, znaki lub pamiątkowe monety, które znajdzie pan podczas swych przygód. No i dobra, znak uśmiechniętego królika. Oh dear. This is the mark of the Black Rabbit Brotherhood, a notorious band of stalkers. The stalkers as a unified force ceased to be after their defeat at the Battle of the Workshop Tower. The Black Rabbit Brotherhood took over the Marlam district after that. I believe you could use this mark to move safely whilst on the Black Rabbit Brotherhood's turf, to use their unsophisticated vernacular, and give you entree to the black market as well. But be careful, sir. The Black Rabbit Brotherhood is quite infamous for how they treat interlopers. If they catch you, they'll put you in the liar's coffin. Yes, I believe it is as unpleasant as it sounds. Ah, and I see we have new physical records to catalogue for the collection. Such effort deserves commensurate reward, don't you think? Okej, dzięki za kamień, ale jakie nagrania? At the house of Anini. Okej, czyli co, jednak coś się nagrało? Na tym? Dekoderze? Jest taka opcja. Dobra, żeby już mi to nie widniało, wykupię te wszystkie kordki. I teraz jak będzie coś nowego, ewentualnie to nie będziemy się już mylić. Okej, czyli... W razie takich... Ale rozumiem, nie sprzedałem tego... Tego. Nie, dalej mam. Dalej mam ten znak. Czyli... Dzięki temu... Będę mieć dostęp do... Jak to powiedział Pulcinella, czarnego rynku. Jeśli znajdę oczywiście takowego handlarza. Ciekawe, co takiego będzie. I always welcome friend. Dobra, tu nic nowego nie ma. I know my way around. Też nie. Chociaż kurde, jak już mam te korbki. Zobaczmy. To zaawansowanie w ogóle poprawia w broni, to mnie ciekawi. Dodaję tylko skalowanie, ale nic więcej. Ten szła co? Tutaj motoryka idzie na C, technika nie cierpi. Technika na C, motoryka też nie ucierpi. To na przykład technika idzie w górę i idzie też atak fizyczny, chociaż tylko o jeden punkt z tego co widzę. W przypadku tej broni spada mi o jeden punkt, spadają mi obrażenia,
a zaawansowanie nie daje mi nic tak naprawdę, więc nie wiem, po co mi to w ogóle jest. Tutaj... Jak pójdę w motorykę, to spada, a jak w technikę i zaawansowanie, to jest bez zmian. Tutaj... O, tutaj technika na S, ale potrzebuję dwóch korb techniki, żeby technika się na S skalowała. Ten miecz na A z motoryką. Prawda, nie podkręcam skalowania, ale atak spada. Dlaczego? Że to jest dziwne, to jest trochę. Musimy zobaczyć, co by mi dawały te przeróbki. Jak na razie nie czuję w ogóle potrzeby, żeby cokolwiek przerabiać, jakąkolwiek broń. Dobra, wydaje mi się, że na jeden punkt byłoby mi stykać. Na szybko jeszcze bym się przebiegł do Geppetto. Zobaczymy, czy ma coś do powiedzenia może na tego. A propos tych tropicieli. The city asked me. Nie, nic nie mam. Mogłem sobie o tej dzielnicy ewentualnie tylko przypomnieć, co tam mówił. A zobaczmy, czy może nasz kolega... Znaczy tak, po pierwsze zobaczmy, czy Antonia też ma coś nowego, chociaż wątpię. Nie. Dobra, czy to na przykład się zmieniło? That book reminds me. Nie. Nie, to się nie zmieniło. A czy nasz kolega Ogar coś... A great weapon calls for a great warrior. Show me that you're worthy to wield it. No nie, nic nowego nie powie, ma tylko dalej to, co miał. Dobra, no to co, wydajemy punkcik, no i kończymy w tym momencie odcinek, tak mi się, tak myślę. I'll use my power to help you. Dobra, awans. No, prawie idealnie. Zobaczmy, tutaj 21%, 3 punkty więcej energii, to samo do Legionu, obciążenie troszkę bardziej w górę, odporności nieznacznie. Zaawansowanie? No, bo to tylko odporności podbijało, więc nie wiem w sumie, po co mi te korby zaawansowanie. No dobra, jeszcze raz dziękuję potencjał. No i dobra. Dziękować. No i okej. Lecimy w takim razie do tego nowego Stargazeru, czyli właśnie do dzielnicy Malum. Stoją, spoko. No dobra, podanie w tym materiale to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym, w którym będziemy eksplorowali ów dzielnicę. No i kto wie, być może zmierzymy się właśnie z tym całym gangiem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!